Rynek pracy jak aukcja, tak można opisać projekt modelarni przestrzeni pracy, który właśnie dobiega końca. Z tej okazji w Rzeszowie odbyła się konferencja podsumowująca wyniki projektu, który miał pomóc młodym ludziom odnaleźć się na rynku pracy. Portal daje możliwość licytowania zleceń umieszczonych przez pracodawców. Każda wygrana licytacja to szansa na pracę i zdobycie doświadczenia zawodowego. Na tym portalu młodzież uczestnicząca w projekcie miała możliwość licytowania ofert pracy. To był główny cel projektu. Oprócz tego, że uczestniczyła w nim młodzież do 25 roku życia, młodzież, która jest zagrożona bezrobociem, bezrobotna, poszukująca pracy, która się nie uczy, nie jest aktywna na rynku pracy, objęciem wsparliśmy również instytucje rynku pracy. Narzędzia, które są wypracowane, pozwolą instytucjom rynku pracy na wzbogacenie swojego modelu i codziennych narzędzi, które pracują z młodzieżą do 25 roku życia. Daje to również pracodawcom szansę na nowe możliwości rekrutacji. Reprezentuję branżę informatyczną i specjalistów w naszej dziedzinie jest wielu, ale o konkretnej specjalizacji no nieraz ciężko znaleźć i są oni poza zasięgiem. Tutaj jestem w stanie wybrać osobę, która będzie spełniała moje oczekiwania. Modelarnia to innowacyjne narzędzia, które pozwolą podkarpackim instytucjom rynku pracy świadczyć kompleksowe usługi dostosowane do potrzeb jednej z najtrudniejszych grup – osób bezrobotnych w wieku od 18 do 25 lat. Młodzi ludzie wchodząc na rynek pracy nie mają doświadczenia, nie wiedzą jak podejść do pracodawcy, jak porozmawiać, jak tak naprawdę sprzedać swoje umiejętności i kwalifikacje. Zderzają się często z odrzuceniem ze względu na właśnie brak doświadczenia zawodowego w danej branży. Według statystyk bezrobocie wśród młodych jest dwukrotnie wyższe niż w grupie dorosłych. Dzięki portalowi 30 osobom z Sanoka, Krosna i Przemyśla udało się zdobyć pracę. Złożyłem CV takie właśnie jak pisałem właśnie w tej modelarni. Pokazali mi jak napisać, napisałem. Potem złożyłem właśnie audio wideo CV. I udało mi się dzięki temu umówić na rozmowę i po rozmowie udało mi się akurat tą pracę zdobyć. Projekt się kończy, ale to nie koniec modelarni. Wypracowane pomysły i narzędzia będą teraz używane przez urzędy pracy na terenie Podkarpacia.